Zimowe ferie, o ile są czasem wytchnienia dla uczniów, o tyle dla rodziców i opiekunów stanowią nie lada problem. Co zrobić z dzieckiem w czasie, gdy musimy pójść do pracy? Propozycja OSIR-u, mówiąc krótko, rozwaliła system. Pół kolonii sprzedały się w 40 minut. Wyszliśmy jakby naprzeciw tym potrzebom. Zorganizowaliśmy pół kolonie, dwa turnusy, które trwają od poniedziałku do piątku, od godziny 7.15 do 16, więc w godzinach pracy przynajmniej niektórych z firm funkcjonujących w Suwałkach. Dzieciaki od wieku 8 do 14 lat będą w tym czasie miały pełną opiekę, będą miały szereg bardzo ciekawych zajęć, każdy dzień jest fajnie rozplanowany, myślę, że dzieci nie będą się nudziły. I choć trzeba będzie rano wstać, to dzieciaki nudzić się z pewnością nie będą. Plan zajęć jest pełen atrakcji. Oprócz zajęć sportowych, dydaktycznych, bardzo ciekawych, chociażby nauka nurkowania i zajęcia z piłką, i zajęcia w sekcjach bokserskich, modelarskie zajęcia, nie tylko. Organizator zadbał też, by dzieciaki nie targały ze sobą kanapek. Uczestnicy półkolonii dostaną drugie śniadanie, obiad, deser, napoje. Te wszystkie miejsca na obydwa turnusy rozeszły się w ciągu kilkudziesięciu minut. Mówię to i z radością, i ze smutkiem. Z radością, że trafiliśmy w dziesiątkę, a ze smutkiem, że niestety nie mogliśmy większej ilości miejsc przygotować. Pełny koszt takiego pięciodniowego turnusu to niespełna 200 zł. Warto jednak zauważyć, że posiadacze karty miejskiej mogli liczyć na 25% zniżkę. Ośrodek nie poprzestał na pełnych atrakcji półkoloniach. Zaczynamy w sobotę taka atrakcja dla starszych dzieci, czyli Pałuska Kickboxing Night o godzinie 19 w hali OSIR. Natomiast w niedzielę już konkretnie dla dzieci i rodziców przygotowaliśmy na naszej hali takie sportowe rozpoczęcie ferii, to się nazywa Wielki Sportowy Karnawał, już po raz piąty go organizujemy. W trakcie tej imprezy, przypominam, na hali OSIR między godziną 13 a 16 przygotowaliśmy szereg atrakcji, zarówno dla dzieci w postaci placu zabaw dmuchanego, w postaci animacji klaunowych, malowanie twarzy, co dzieci szczególnie lubią, jak się okazuje, ale będą też i zajęcia w sekcji piłkarskiej, w sekcji bokserskiej. Również rodzice będą mogli sprawdzić swoje umiejętności, swoją siłę, czy wytrzymałość, czy sprawność właśnie z piłkarzami z Akademii 2012, również z naszą sekcją bokserską OSIR-ową. Będzie też sekcja modelarstwa lotniczego prowadzona przez naszego mentora lotniczego, pana Stanisława Skibickiego, która cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem. Także naprawdę szereg różnych atrakcji. Serdecznie zapraszam w niedzielę 20 stycznia na godzinę 13. Wszystko jednak ma swój koniec. Na finał zimowej laby ośrodek również przygotował szereg atrakcji. Zaczniemy od pokazu ratownictwa lodowego w wykonaniu współpracującej z OSIR-em suwalskiego WOPR-u. Będzie też pokaz morsów wchodzących do wody. No nie każdy znajdzie w sobie odwagę, żeby wejść do lodowatej wody w zimie. Cóż jeszcze? Wioska eskimoska prowadzona przez pana Dariusza Morsztyna, znanego jako biegnący wilk. Będzie szereg ciekawostek, przejażdżki zaprzęgami psimi. Mam nadzieję, że będzie śnieg. Wioska eskimoska i różne atrakcje w tej wiosce, strzelanie z łuku, konkursy dla dzieci i dorosłych. Więc bardzo fajny punkt, on się co roku sprawdza i cieszy się dużym zainteresowaniem. Zaplanowano także zimowy bieg, suwalską piątkę. Będą to trzy okrążenia wokół zalewu Arkadia, a dla stateczniejszych mieszkańców zaplanowano jedno okrążenie akwenu w technice Nordic Walking. Te dwie rozgrywki mają szczególne znaczenie, ponieważ będą miały charakter charytatywny. Wpłaty startowe przeznaczamy na leczenie małej dziewczynki Lenki Lasoty, która ma poważne problemy zdrowotne, więc na leczenie, rehabilitację. Sportową niedzielę zaplanowano na trzeci dzień lutego, a zakończy ją koncert olsztyńskiej grupy folkowej Chorpyna, a po nim fire show na wyspie. Przez cały okres zimowej kanikuły wszystkie obiekty ośrodka będą dostępne dla młodszych i starszych. Liścianka wspinaczkowa, pływalnia, siłownia, akwapark, te wszystkie obiekty są czynne. No i przypominam, że na tych obiektach obowiązuje zniżka dla posiadaczy suwalskiej karty mieszkańca. Warto tą kartę wyrobić, posiadać i jej używać, bo daje konkretne korzyści.